drugi mecz sparingowy podczas zgrupowania w Sochocinie. Drugi mecz, drugie zwycięstwo, więc wydaje się, że ta praca, którą wykonujecie, idzie w dobrą stronę. Możemy powiedzieć tak, wykonujemy dobre prace. Wynik nie jest najważniejszy w tym momencie, bo trenujemy dwa razy dziennie, ale na końcu zwycięstwo jest zwycięstwo, możemy się cieszyć. Zagraliśmy dwie bardzo dobre polówki i walczymy dalej. Ty jesteś już na którymś z rzędu obozie z Rakowem Częstochowa. Ten jest podobny do tych poprzednich, czy jednak nieco się różni? Coraz jest krócej, bo trenujemy więcej. Ten okres jest krócej, bo wiadomo, mistrzostwo Katarzu jest wcześniej, taki dziwny termin. I no, tak jak powiedziałem, krótszy okres, więcej treningu i to jest to. Ten obóz zawsze jest bardzo trudny pod względem kondycyjnym. Wspomniałeś o tych dwóch treningach. Jeszcze tydzień ciężkiej pracy Was tutaj czeka. Jak się czujecie fizycznie na tym etapie, po pierwszym tygodniu pracy w Sochocinie? Ciężko. Jesteśmy zmęczeni, ale to jest praca. Wiadomo, jak to wygląda na okresie i mamy jeszcze tydzień ciężkiej pracy. Mamy ten ostatni mecz i potem przygotowanie do Super Bowl.